Aby wczytać wcześniej zapisane zadanie po uruchomieniu systemu, wybieramy zakładkę Zadanie. Wczytaj. Wybieramy listę ogólną. Tutaj, tak naprawdę, mamy tylko na razie jedno zadanie. Zaznaczamy. Można się sugerować, jeżeli ktoś zapisze pod tymi samymi nazwami, bądź będzie tych zadań bardzo dużo. Można też tutaj operować tak naprawdę datą, kiedy było zapisane. Jest też tutaj jak najbardziej pozycja autozapisu. Ona jest stworzona zawsze, gdy odpalimy stworzone zadanie bez poprzedzającego, jakby zapisu. Pod konkretną nazwą. To jest taki, jakby bezpiecznik w sytuacji, gdy po prostu nieświadomie zapomnieliśmy zapisać, i zawsze to zadanie ostatnie będzie tutaj widoczne jako, jako auto zapis. Wybieramy, w moim przypadku jest to tutaj druga pozycja, naciskamy start. Ponawiamy i tutaj jeszcze raz start i już jesteśmy jakby w polu i widoku. Prowadzenia. Także już w tym momencie nastąpiło wczytanie, i system już jest tak naprawdę gotowy do kierowania.